Proszę Dziękuję bardzo. bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Kieruję swoje pytanie do przedstawicieli prezydenta i bardzo proszę na piśmie o odpowiedź, dlaczego pan prezydent zmienił stanowisko w sprawie upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie i co wpłynęło na zmianę jego stanowiska, mimo że coraz szersza jest wiedza na temat szkodliwości tych upraw. Jakie czynniki, jakie argumenty miały wpływ na zmianę stanowiska pana prezydenta? I kolejne pytanie kieruję do pana ministra. Ile w naszym kraju laboratoriów pracuje nad badaniami w zakresie szkodliwości roślin genetycznie zmodyfikowanych na organizm ludzki, jej w ogóle na organizmy żywe? Jakie są osiągnięcia i jakie są wyniki badań tych laboratoriów? I dlaczego mimo wszelkich przesłanek kierowanych z różnych krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych, w których tradycja upraw GMO jest już kilkunastoletnia, z których wynika, że szkodliwość roślin zmodyfikowanych genetycznie jest przede wszystkim na organizmy żywe bardzo niebezpieczna. Po drugie, że wzrastają ceny zakupu nasion, że wzrastają koszty upraw, bo wzrasta ilość, potrzeba zakupu większej ilości środków chemicznych. Mimo to, dlaczego rząd wprowadza uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie?